Wszystkim cześć. Zanim zacznę opowiadać to, co będzie na tym kanale, ja chciałabym przedstawić się, może dzisiaj, pierwsze nasze spotkanie i chciałabym w dwóch zdaniach powiedzieć o sobie. Nazywam się Lena, mieszkam w Polsce od dłuższego czasu, ponad 20 lat. Zajmowałam się przez dłuższy czas w swoim życiu działalnością artystyczną. Prowadziłam tutaj grupy teatralne, muzyczne, śpiewające. Od jakiegoś czasu już się tym nie zajmuję, natomiast dusza artystyczna jak była, tak jest, więc realizuję dzisiaj swoje pomysły twórcze i artystyczne w rzeczach, które można zrobić ręcznie. Zawsze, kiedy wychodziłam na scenę, robiłam stroje. Sama wymyślałam kreacje, sama ich tworzyłam. Pomagałam też w swoim zespole innym dziewczynom, żeby wyglądać na scenie tak jak prawdziwi artyści. I w związku z tym nauczyłam się realizować swoje pomysły w życiu. Nie jestem zawodową krawcową, oczywiście designerem też nie jestem. Natomiast robię to, co podpowiada mi mój gust artystyczny i moje wewnętrzne samopoczucie. Zależy od tego, jaki mamy nastrój. Ubieram się tak, jak mi najbardziej odpowiada i jeżeli ktoś preferuje styl elegancki, to na pewno tutaj nie macie co szukać, bo w mojej garderobie i w moich pomysłach to są, dominują kreacje w stylu boho. Na pewno nie będę tłumaczyć, co to jest, na pewno każda z Was już wie, ale dla dziewczyn, które lubią i interesuje ten styl, to zapraszam na mój kanał. Tu pokażę rzeczy, sukienki, tuniki, biżuterię, które robię sama, zajmuję się też patchworkiem, customizingiem, wymyślam różne rzeczy, czasami dziwne, śmieszne, ale czuję się w tym dobrze, lubię to, lubię się wyróżniać, tak jak każdy człowiek, który był, jest i być może będzie w przyszłości osobą publiczną. Lubię się wyróżniać, więc mi to absolutnie nie przeszkadza i zapraszam Was dziewczyny na ten kanał, a my będziemy z Wami omawiać moje rzeczy, tworzyć pewne kreacje i rozmawiać na ten temat. Jeżeli ten temat Wam bliski, to jak najbardziej zapraszam. Jeszcze chcę dwa zdania powiedzieć, bo moje koleżanki zawsze mi opowiadałem, że bardzo łatwo jest promować modę, różne style, kiedy człowiek jest piękny, ładny, młody, elegancki. Natomiast my w takim wieku, kiedy już pewne braki trzeba umieć przechować. My przecież nie przestajemy lubić ubierać się i wyglądać ładnie, więc nauczymy się kamuflować pewne rzeczy bez względu na to, jak wyglądamy, w jakim wieku jesteśmy, jaką wagę mamy, jakie wymiary. Ja odnoszę siebie do kategorii plus size i dlatego dziewczyny z podobnymi wymiarami jak najbardziej zapraszam. Ja myślę, będzie dużo ciekawego do zobaczenia. Być może zainspiruję Was też stworzyć coś podobnego. A na dzisiaj, dziewczyny, przygotowałam dla Was jedną rzecz, którą chcę pokazać za chwilę. Porozmawiamy na ten temat. Na razie wyłączę kamerę. No i tu Wam pokazuję to, co ja uszyłam nie tak dawno. To jest taka lniana tunika. Wezmę trochę mebel, dalej przestawię. Lniana tunika, która, dziewczyny, wykonana została w techniki patchwork i oczywiście wykorzystuje dla tworzenia takich rzeczy wszystko, co się da.
Więc wykorzystałam tutaj dwa lnianych ręcznika. Tutaj widzicie właśnie czytał. Z tyłu jest podobny, tylko trochę inny wzór. I od męża swojego koszulę lawendowego koloru. Tutaj zrobiłam właśnie takie kieszonki. Jest to bez rękawa, ale pod tą tuniką można zakładać jakąś koszulkę, bluzeczkę, co kto lubi. I do tego wymyśliłam sobie do tej kreacji też spódnica lniana. Ona jest takimi, tutaj cykinki pobłyskują, widać, tak? Jedynie co zrobiłam na dole, taką gumeczkę na dole wstawiłam, żeby ta spódnica nabrała kształtu takiego kwiata tulipanku. Nie byłam zwykła, tylko trochę odpowiadałam naszemu stylu, który preferuje u mnie. I za chwilę zaraz pokażę Wam, jak wygląda ta kreacja w dzisiaj. Proszę napisać, czy Wam spodobała się moja tunika, czy nie, ten pomysł wykorzystania ręczników kuchennych. Być może u Was są jakieś fajne ręczniki, które też mogą Wam się nadać na tworzenie kreacji. Więc zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, a ja będę serdecznie i z niecierpliwością czekać na następne spotkanie, dziewczyny. Wszystkich Was pozdrawiam, życzę dużo szczęścia. Do następnego zobaczenia. Pa, pa.